Podobnie, proszę państwa, jak nie zgodzę się na wprowadzanie do polskiego prawa konstrukcji, które premiują jedne grupy etniczne w stosunku do innych grup etnicznych i w nieusprawiedliwiony sposób przyznają jakieś dodatkowe uprawnienia czy korzyści, bo to jest niezgodne z polską konstytucją. Ja się nigdy na to nie zgodzę. Wszyscy są równi wobec prawa. Podobnie, proszę państwa, jak nie zgodzę się na przyjmowanie jakichś dziwnych konstrukcji, które nie obowiązują w innych krajach, bo w każdym kraju i w każdym systemie prawnym, czy w absolutnej ich większości, system działa w sposób prosty. Nie ma spadkobierców, państwo przejmuje tą własność. To jest prosta zasada i nie ma żadnego powodu, żeby w Polsce ją zmieniać, zwłaszcza w stosunku do jakiejś jednej grupy etnicznej. Żadnego. Natomiast jeżeli, proszę państwa, ktoś oczekuje odszkodowań, jeżeli stała się krzywda, bo stała się straszliwa krzywda w czasie II wojny światowej, straszliwa, to trzeba popatrzeć, kto II wojnę światową wywołał i tam skierować swoje roszczenia, z całą pewnością uzasadnione.